Może zacznijmy od tego pytania właśnie, kim pan jest tak naprawdę? Jestem obywatelem Polski, zajmuję się sprawami zdrowia i tyle. Dlaczego się pan zajmuje sprawami zdrowia, nie mając, to co powiedziałam, wykształcenia medycznego? A od kiedy wykształcenie medyczne jest konieczne do tego, żeby mówić ludziom, żeby dobrze się odżywiali, stosowali suplementy? No nie, nie, pan mówi właściwie coś więcej. Pan mówi coś więcej niż żeby się ludzie dobrze odżywiali. A co mówię więcej? Dlatego, że może zróbmy takie coś, że ja rozumiem, że zwiastun, który był puszczany, zanim ten program był do tego, żeby sprowadzić ludzi, widzów i to fajnie jest, bardzo dobrze się tak stało. No ja wiem, pan lubi widzów i pan lubi nie, ja lubię dużo lajków na Facebooku. Nie, proszę pani, ja lubię i prawdę, żeby wiele zwiastun osób nie mówił pana prawdy, w tym filmy. Zwiastunie było mnóstwo kłamstw. Ale od tej pory już mówmy sobie prawdę. Właśnie, mówmy prawdę, a więc kim pan jest? Tak jak powiedziałem, jestem osobą, która jest zainteresowana zdrowiem. To tak to jak 20, tak jak państwo od 20 pewno, z górą lat. Widzowie. Robię to już od 20 z gólą lat. Jestem autorem tych dwóch książek. Ale jakie ma pan kompetencje, żeby pisać o zdrowiu i mówić ludziom, jak powinni żyć, żeby żyli w zdrowiu? Ja nie mówię ludziom, jak powinni żyć, żeby żyli w zdrowiu, w sensie takim, że ja udzielam porad jakichkolwiek medycznych, tak jak było w zwiastunie, bo tego pani nigdy nie słyszała. Natomiast przez wiele, wiele lat zbierałem materiały dotyczące właśnie zdrowia człowieka i ja te materiały opisałem w obu książkach. Myśląc o tym, że są to książki, które zawierają tylko informacje, no natomiast ludzie zaczęli stosować to i no wie pan, jakoś to dobrze muszę, im to idzie. To muszę sięgnąć po te książki, w których mówi pan, że nie zawiera pan żadnych porad, w których pisze pan, że sama witamina B3 pokazuje zupełnie nieznane lekarzom oblicze, gdzie zgadza pisze się pan, że na temat witaminy C w leczeniu choroby nowotworowej można napisać się całe tomy, że witamina C podana dożylnie jako askorbinian sodu w dużych ilościach ma działanie niszczące komórki nowotworowe. Znaczy wybaczy pan, ale udziela pan tutaj bardzo konkretnych porad, jak leczyć nowotwór. Chyba pisze pan o tym, że witamina porady. C... Nie, nie, nie. Ja informuję, przepraszam bardzo, no. Ja informuję tutaj czytelników, że takie jest działanie witaminy C. A na jakiej C podstawie pan o tym informuje? No na podstawie, bo mówi pan o... na podstawie badań, które były przeprowadzone, na podstawie doświadczeń lekarzy, którzy stosują to już od wielu, wielu lat. To jest już stara historia. To ja się stosowanie cieszę, witaminy B, stosowanie lekarzy witaminy dobrze C we wlewach dożylnych w przypadku chociażby choroby nowotworowej stosowane już od ponad 50 lat. Dobrze, zapytaliśmy o zdanie lekarzy i teraz właśnie w takim razie takie przygotowane wypowiedzi lekarzy. Co oni o tym sądzą? Jeszcze raz, pan nie ma wykształcenia medycznego, twierdzi, że witamina C ma takie zastosowanie. Trzech lekarzy z poważnymi bardzo tytułami naukowymi. Co na ten temat sądzą? Posłuchajmy. I państwo też zapraszam. Nie ma badań, które by potwierdzały jakieś dobrodziejstwo witaminy C w dużej ilości. Tym bardziej dobrodziejstwo wobec chorób nowotworowych czy różnego rodzaju innych schorzeń. Nie ma takich badań naukowych, jeszcze raz to powtórzę, nie ma czegoś takiego. Co więcej, bardzo duże ilości witaminy C mogą prowadzić do kwasicy cewkowej, czyli w konsekwencji do pewnego rodzaju kwasicy metabolicznej, której najprostszym tylko sygnałem czy objawem będzie kamica, na przykład nerkowa. Dosyć charakterystyczny objaw przy bardzo dużym nadużywaniu tej witaminy C. Ci wszyscy, którzy mówią o jakiejś medycynie niekonwencjonalnej, o medycynie nieakademickiej i alternatywnych sposobach leczenia, są w głębokim błędzie. Medycyna jest tylko jedna, albo coś leczy, albo nie leczy. Nie ma metody pośredniej i nie ma sposobu pośredniego. Wiele osób naiwnie myśli, że przyjmując witaminę C, w tej chwili nawet dożylnie, może, nie wiem, przyspieszyć zdrowienie w chorobach nowotworowych. To jest nieprawdziwa informacja. To jest informacja, która może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a osoba, która, czy osoby, które tego rodzaju terapię promują, powinny być stawiane przed sądem, dlatego że takie osoby bardzo często naciągają ludzi. Wiele osób, które mają choroby przewlekłe, sięga po witaminę C. Pamiętam dziecko, które miało zespół uszkodzenia nerek. Rodzice uwierzyli w te cudowne terapie, odstawili inne leki. Doszło do bardzo ciężkiego zaostrzenia choroby podstawowej, a więc to jest właśnie to największe, moim zdaniem, niebezpieczeństwo. Ktoś sięga po tak zwaną terapię alternatywną czy niekonwencjonalną i
przerywa leczenie klasyczne, to, które ma udowodnione efekty, najczęściej dochodzi do bardzo poważnych następstw. W medycynie tej onkologicznej to jednak wiedza i tak zwana medycyna spersonalizowana, która opiera się w tej chwili na wyjątkowo dokładnym patrzeniu na przykład na genom pacjenta, na geny komórki nowotworowej. No raczej tutaj moim zdaniem jest przyszłość medycyny. Wiara w cuda, wiara w to, że coś, jakiś tam roztwór wyleczy raka. No zdarzają się samodzielne wyleczenia nowotwora raz na 10 milionów danego nowotworu, no ale to trudno na to liczyć jako na skuteczną metodę terapeutyczną. Należałoby przeprowadzić jakieś tam badania, no, z grupą kontrolną, z grupą w cudzysłowie dla innego typu terapii, inną witaminą i tak dalej. Ja na razie nie mam danych, które by na stole, w moim głowie i w moim doświadczeniu medycznym, na przykład czy witamina C leczy nowotwory u dzieci, nie istnieje coś takiego. Profesorowie medycyny mówią nieprawdę, a pan mówi prawdę? To są prawdziwi skandaliści, tak. O. No tak. Tak, profesorowie oczywiście z tytułami naukowymi. No ale wie pani co. Profesor Januszewicz, profesor Grzesiowski, doktor Michał Sutkowski, to są skandaliści. Tak, to są skandaliści, dlatego że wszyscy panowie, którzy tutaj wystąpili, wykazują się brakiem wiedzy na temat tego, w jaki sposób działa w przypadku choroby nowotworowej i nie tylko choroby nowotworowej, witamina C. A pan inżynier górnictwa mówi profesorom medycyny, że oni są skandalistami i kłamią, tak? Kłamią autor, ludziom. Autor, w tym nie inżynier górnictwa, przede wszystkim, mówmy prawdę, powiedziałem. Ja nie jestem inżynierem górnictwa. Właśnie chciałabym. No tego zacznijmy. Ja nie jestem inżynierem górnictwa. Czyli? Jakie pan ma wykształcenie? Ja jestem inżynierem mechanikiem. Inżynierem mechanikiem. Tak jest, a nie inżynierem górnictwa. To jest nadal, jedna sprawa. Nadal druga nie sprawa. Lekarze, jestem... w przeciwieństwie do panów, którzy się wypowiadali. Jeszcze raz powtarzam. Ja jestem autorem książki, w której zebrałem doświadczenia, prace naukowe w wielu przypadkach właśnie dotyczące stosowania witaminy C, między innymi w chorobie nowotworowej. No przez powiedzenie pana doktora Grzesiowskiego, jeśli dobrze pamiętam, on mówił, że zastosowano witaminę C u dziecka, które miało niewydolność nerek, to wskazuje na to, że pan doktor jest ignorantem, dlatego że wtedy nie stosuje się właśnie witaminy C, kiedy są... Pan doktor Grzesiowski mówi, że takie osoby jak pan powinny być postawione przed sądem. Ale powinny ponieść odpowiedzialność za to, co robią. Jest pani słynna z tego, że pani przerywa, natomiast proszę mi dać dokończyć. Dlatego, że jeżeli ja mam skomentować, to komentuję. W przypadku niewydolności nerek, tak jak wskazują badania, czy wskazuje praktyka lekarska, nie stosuje się witaminy C, więc o czym jest mowa? Mówimy o przypadku, gdzie witaminy C nie stosuje się, a pan doktor mówi, stosuje się i wtedy można uszkodzić, bo dziecko uszkodzone. To jest powiem jedna sprawa. O czym jest druga mowa. Druga sprawa. Jeżeli pan profesor mówi, że nie ma takich badań, czy nie ma takich doświadczeń, to zapraszam do tych ośrodków, na przykład w Stanach Zjednoczonych, chociażby klinika doktora Riordana, gdzie robią to od wielu lat. Pan tam był, tak? Ja nie byłem w klinice doktora Riordana, nie byłem, natomiast doskonale znam pracę, doskonale wiem, co oni tam robią. Byłem w Meksyku wielokrotnie, w 9 klinikach, w których tego typu rzeczy się stosuje, gdzie no, naprawdę ilość informacji dotyczącej stosowania witaminy C we wlewach dożylnych w przypadku chociażby choroby nowotworowej jest masowa. Dobrze, to uporządkujmy. Ostatnie czyli zdanie, pan inżynier mechaniki, no, ale, który nie miał... Ale proszę, przepraszam, nie, ale proszę nie szafować inżynier mechaniki, ale pan dlatego, powiedział, że jest inżynier. Moje wykształcenie techniczne tu nie ma nic do rzeczy. Proszę pana, wykształcenie to, co ja napisałem ma coś do rzeczy, w książce, się liczy, mówić ludziom, ale proszę nie mówić żyć. Tego, że ja jestem inżynierem mechanikiem i w związku z tym wypowiadam mechanikiem. Się na tematy medyczne. Ja ale jestem autorem jest książki Zachęca przede pan wszystkim. Zachęca pan do tego, żeby mówić prawdę, w związku proszę, z tym mówimy no, ale prawdę. Ale to mówmy prawdę. Mówimy prawdę. No pan tak, inżynier ja mechanik napisał dwie książki, jestem które autorem traktują książki, o zdrowiu, tak czy nie? Jestem autorem książki, w której opisałem i podałem źródła, podałem materiały źródłowe, gdzie stosowano witaminę C. W drugiej części książki, której z pewnością pani chyba nie przeczytała, ja wyraźnie napisałem, wyraźnie powiedziałem, nie kłóćcie się ze mną. Jeśli chcecie dyskutować na ten temat, to dyskutujcie z autorami prac, które przytoczyłem. Ja jestem listonoszem, który przyniósł niektórym lekarzom złą wiadomość. Oni chcą zastrzelić listonosza, ale wiadomości się nie zmieni.